Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zgadnijcie, gdzie jestem. No nie musicie zgadywać. Jestem na zbiorniku numer 8 na Przelasku Rusieckim. Dwa fidery. Piękne miejsce. Moje ulubione miejsce. Tu będę rzucał metodą. Tutaj blisko będę rzucał na kukurydzę, na bombkę. I to jest taki generalnie plan na dzisiaj. Woda jest piękna. Nad wodą się unosi lekka mgiełka. Żaby, ptaki, no po prostu cudownie. I zaczynam. Tutaj mam kukurydzę zanętową od Pawła z Kazimierzy Wielkiej. Tą kukurydzę będę sobie tutaj podstrzeliwał. A zanęta na fiderka do metody na razie dochodzi jeszcze. Ona potrzebuje jeszcze z 15 minut. Czy coś dzisiaj będzie? Czy nic nie będzie? Przekonamy się w trakcie filmu. Posłuchajcie tej przyrody, czy nie jest przyjemnie tak wypoczywać? Wypoczynek na rybach. Notabene zarzuciłem już prawą wędkę na bombkę, na kukurydzę i czekamy, co tam się będzie działo. No i słuchajcie, przynęta, w zasadzie zanęta doszła do siebie, więc zaczynam na Haribo. Kolorek. Jaki by sobie tu kolorek wybrać? Wczesne rano. A dajmy na początek pomarańczowe. Pachnie cukiereczkami na słodko. No nie spodziewam się dzisiaj jakichś karpi olbrzymów. Ale zobaczymy. A tutaj odwiedziła mnie parka łabędzi. I zobaczcie, mają już małe. Jeszcze niedawno siedziały na gnieździe. A ja tymczasem, patrząc na łabędzie, przegapiłem prawie branie. I już coś siedzi. Coś szarpie. To będzie jakiś karpik, wariat mały. Na metodę. Na razie bombka milczy, ale metoda już płaci. No pokaż się. Pokaż się podbieraczkiem. O, tak. Jest tak zwany szkód. Jest pierwsza ryba. Jest pierwszy karpik. Karpik typu szkód. Odczepiamy. No zobaczcie. Nieduży, ale cieszy. Bardzo szybko wziął. Pierwszy rzut i od razu karpik. Nie czekałem nawet 5 minut. Chodź przyjacielu, wypuszczę cię. Hop, poszedł. No na pierwsze na pierwsze branie to ja nie czekałem zbyt długo. A do zanęty, do eski, do dynamika, dodałem sobie jeszcze takiego fluo boostera. Ciekaw jestem, czy to działa. Może nie działa. No nie wiem. Dodałem. Zobaczymy, jak to będzie. A łabędzie mi tutaj cały czas chlupią. No zaraz po zarzucie, dosłownie 5, może 10 sekund i wisi wzdręga. To musi być wzdręga. Albo jakaś płotka. Trzeba będzie chyba zwiększyć waftersa. No niestety jest wzdręga i to jeszcze podpięta. A nawet nie jest podpięta, ale wzdręga. No jak będą brały takie malizny, no to nieładnie będzie. Płyń. No i pojawił się ten problem, którego nie przewidziałem, czyli wzdręgi, wszędobylskie wzdręgi. Łowię na głębokości jakichś 3 metrów, na samym skraju wyspy, ale one i tak tam są. I te 6 mm waftersy
No, one nie są dla nich po prostu problemem, dlatego zwiększyłem do 8 mm. Jakieś pojedyncze szarpnięcia są, ale już zdecydowanie mniej. Niestety nie mam kulek dziesiątek, a szkoda, bo może by zupełnie wyeliminował wtedy te wzdręgi nieszczęsne. Ale na razie jest spokój, cisza. No przed chwileczką, jak jeszcze miałem tą szóstkę założoną, no to wędka się telepała non stop, jakby miała delirium tremens. No czekamy na karpia. Na bombce nic się nie dzieje, więc tak sobie myślę, że czas chyba coś podstrzelić, jakieś kukurydzy. A tak ze trzy mieszki podstrzelimy. Może się uda skusić tutaj jakiegoś amurka. Dobra. Wystarczy, bo na razie na bombce nic kompletnie się nie dzieje. Nawet nie było dygnięcia. No i jest kolejne branie na metodę. Przed chwileczką miałem branie na prawą wędkę, na kukurydzę. Pięknie się wygięła wędka, ale niestety rybka się nie wcięła, wypluła. A tu mamy jakiegoś karpika wariata. Jakiś mały szkód, ale jest druga ryba dzisiaj. Chodź kolego, chyć do podbieraka. Chodź, pokaż się nam wszystkim. No nie, no jest, no malutka, malutka rybka, malutki karpik. Wziął ambitnie, wygiął wędkę w pół, wyczepiamy. No i metoda i kolejna rybka. Byłoby miło, żeby w końcu było... O, coś większego chyba. Może nie jakiś olbrzym. Ale żeby tak może z 40 plus. Może jakiś amurek by się trafił. Pogoda się piękna robi, słoneczko wychodzi. No na pewno nie jest to jakiś olbrzym, ale już coś większego. Nie wiem, czy to widzicie po wędce. Wędka się ugina ładnie. Ryba pracuje. Gdzieś tam mi w trzciny ucieka. Wracaj, 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 wracaj. O! O, karpik. To będzie pełno łuski, podejrzewam, bo to są takie wariaty.
A nie, jednak zwykły karpik. Zwykły wariat. No dobrze. Podbieraczek. No taki koło 38, może 40 cm. Chodź, 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 kolego. Już dosyć tego szaleństwa. Zapraszam do siatki. Ale tak jak mówiłem, karpik taki koło 40 cm, czyli już większy. Może coś jeszcze podejdzie dzisiaj fajnego. Wyczepiamy. Jest kolejna rybka na metodę. Wzdręgi się dobierały, dobierały, przestały. I chyba karpik. No, nieduży. O, będzie taka 35, może. Czuję, jak szaleje. A te małe karpiki lubią szaleć. A może 40? No, coś jest. Dobra, podbieraczek. Chodź, kolego, chodź. Chodź, szkucie. Czemu wy tak na zawodach nie bierzecie? Chyc do podbieraczka. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Zaraz zobaczymy. No nie, 35 taki mniej więcej. Ładny, zdrowy karpik. No to co? Wypuszczamy, nie? Karpik jest zmierzony. Ma 41 cm. Nie byłbym sobą, gdybym go po prostu nie wypuścił. Płyń do siebie. Pa, pa. I na metodzie. Cztery brania i praktycznie cztery wcięte i cztery karpie. Widzieliście jedną wzdręgę. Tych wzdręg było dużo więcej i nagle one przestały brać. Ja myślę, że to jest to, że tam już się pojawiło słońce i one z dna podeszły do góry. Także mam spokój. Na razie nic nie szarpie na metodę i to jest pozytywne. Czekamy na karpika. Natomiast jeśli chodzi o bombkę, miałem dwa brania. Dwa wygięcia kija, to takie naprawdę mocne wygięcia, odpuszczenie, kukurydza zdjęta. No a push stopa, dziwne. Nie wiem, co to było. Ale brania były ewidentne. Na razie dwa i żadnego nie miałem zaciętego. Czyli tutaj skuteczność zero. Ale poczekamy, bo może coś tu przyjdzie. Tu blisko trzcinek, tu. Zobaczymy. Oj, długo to trwało, bo chyba z półtorej godziny czekałem na kolejne branie, ale w końcu coś siedzi. Branie mega delikatne. To będzie karpik, jak znam życie.
No i jest karpio. Półtorej godziny czekania, tak by zupełnie nie były zainteresowane braniem. Ale to już taka 40 będzie. Chodź kolego, chodź. No nie, 40 nie będzie, ale jest kolejna rybka. Chodź przyjacielu. Obejrzymy sobie tego karpika. No nie, no fajny, sympatyczny, ale bardzo malutki. Takie 38-37 cm. Wyczepiamy raz, dwa i wypuszczamy. A ja mam wrażenie, że rybki odpaliły, bo jest następna. Będzie coś ładniejszego chyba. Jakiś dzikusek. No, piękne frędzle mi wiszą na końcu żyłki, na końcu wędki, przepraszam. Ale branie, proszę was, było kradnące wędkę, naprawdę piękne branie było. I co to będzie? Nie wygląda na małą rybkę, to na pewno. Nie wygląda na małą, ale to może być jakaś podczepka, może za płetwę. Bo tam gdzie rzucam, to teraz się przestawiłem, tam jest dosyć płytko, tam jest 1,5 metra i może coś machnęło ogonkiem i zaczepiło. Bardzo dziwnie się zachowuje. Tak jakby faktycznie to był podczepiony karp. Oj, to nie jest podczepiony karp. Co to jest? To jest normalnie zaczepiona ryba. To jest karp. Ale bardzo dziwnie się zachowywał. No to jest szósta rybka dzisiaj. Chodź, 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 nie uciekaj, nie uciekaj. Chodź no tutaj, kolego. Chodź z tymi roślinami. Chodź ku mnie. Ej, nie uciekaj. Hyc do podbieraczka. No dobra, jest karp. Jest karp numer 6. Ale ten już taki... no ładniejszy jest karp. Już taki całkiem sympatyczny. No to już jest grubo 40 ponad. No to wyczepiamy i wypuszczamy. Tylko nie ochlapać. Płyń. Papa. No i tak, słuchajcie. Były dwa brania, były dwa karpiki. Po jakiejś 1,5 godziny oczekiwania. Teraz czekam kolejne 40 minut i cisza. I nie ma. Czyli mają przerwy. A my spokojnie mówimy dalej. Jest bułeczka. No i tak. Znowu 1,5 godziny czekania i branie jest.
Kijek ładnie wygięty był. Czyli mamy karpika. Prawdopodobnie. Chociaż jakoś tak bardzo łatwo mi idzie ten karpik. Za łatwo. Karpik. Taki. Wariatuncio. Oj, panie, spokojnie. Ja wiem, że tutaj łatwo szedłeś. Nagle się okazało, że podbierak na ciebie czeka. Chodź. Jest maluszek, ale kolejny. Coś się dzieje, człowiek się nie nudzi. No jest taki dziabąk, zobaczcie. Mały, mały. Wypuszczamy. No to słuchajcie. Niebawem godzina pierwsza, znaczy się 13. Siedzę tu od 5, więc chyba wystarczająco długo. 8 karpi złowiłem. Jeśli mnie pamięć nie myli, nie liczyłem. Ale uważam, że dzień był bardzo udany. 8 jest trudna, ale 8 też potrafi darzyć rybką. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!